Dzień dobry. Przyjrzymy się dziś dokładnie jednemu z najważniejszych elementów fotografii – czasowi naświetlania. Jest to podstawa trójkąta ekspozycji, o którym nagrałem już film na tym kanale. Omówię dziś wpływ migawki na ilość światła, rozmycie ruchu i powiem, w jakiej sytuacji używać krótkich czasów naświetlania, a kiedy długich. Jeśli materiał się spodoba, to zostań z kanałem na dłużej, żeby być na bieżąco z materiałami o fotografii i filmowaniu. Migawka otwiera się i zamyka jak powieka oka, wpuszczając światło na sensor. To, jak długi jest czas, przez jaki migawka pozostaje otwarta, nazywamy czasem naświetlania i wyrażamy w formie ułamka, jak na przykład 1/400 sekundy. Skrócenie czasu naświetlania ogranicza jasność zdjęcia. Będzie ono ciemniejsze, ponieważ światło krócej pada na sensor, natomiast wydłużenie go sprawi, że zdjęcie będzie jaśniejsze. Jednak migawka ma jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Jest nim rozmycie ruchu. Im krótszy czas naświetlania, tym mniej widoczny ruch, a im dłuższy, tym bardziej rozmycie daje o sobie znać na zdjęciu. Można to sobie prosto wytłumaczyć w następujący sposób. Krótki czas naświetlania pozwala uchwycić stop-klatkę tego, co się aktualnie dzieje. Swoje zastosowanie znajdzie więc w przypadku szybko poruszających się obiektów, np. ptaków. Z drugiej strony, długi czas naświetlania pozwala na uchwycenie rozmycia świateł samochodów, fal czy wodospadu. Należy jednak pamiętać o czymś bardzo ważnym. Nikt nie da rady utrzymać aparatu w ręku nieruchomo przez kilka sekund. Ruch naszych rąk sprawi, że cały obraz będzie poruszony. Z tego powodu podczas długich ekspozycji, czyli naświetlania sensora przez długi czas, używa się statywów lub płaskich powierzchni, na których można położyć aparat. Kamera będąca na trójnogu nie będzie się poruszać i będziemy mogli uzyskać pożądany przez nas efekt. Kiedy powinniśmy skrócić czas naświetlania? Po pierwsze, kiedy wychodzi nam coś takiego. Poruszone zdjęcie to błąd, który możemy zniwelować, skracając czas naświetlania. Przypomnę tutaj, że im mniejszy ułamek, tym krótszy czas otwarcia migawki. Czasem jest tak, że możemy utrzymać aparat i zrobić ostre zdjęcie, ale obiekt w kadrze jest rozmazany. Oznacza to, że czas musi być skrócony, aby poruszający się obiekt był ostry, a nie rozmyty. Oczywiście jest jeszcze jeden powód. Jeśli ekspozycja jest zbyt jasna, skracając czas naświetlania, skracamy czas, przez jaki światło pada na sensor. W konsekwencji pada go tam mniej, przez co zdjęcie jest ciemniejsze. A kiedy powinniśmy wydłużyć czas naświetlania? Analogicznie, kiedy zdjęcia są zbyt ciemne, na przykład wieczorem lub w nocy, ale trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Powinno się mieć na uwadze ruch obiektów i to, jak długo możemy utrzymać aparat nieruchomo. Na przykład, w przypadku fotografowania portretów, gdzie osoba stoi nieruchomo, możemy na spokojnie wydłużyć czas, dopóki zdjęcia będą ostre. Jeśli interesuje Ciebie jeszcze jakieś zagadnienie lub masz pytanie odnośnie tematu czasu naświetlania, to śmiało napisz je w sekcji komentarzy. A jeśli materiał okazał się być pomocny, to zasubskrybuj ten kanał, żeby nic Ciebie nie ominęło. Z mojej strony byłoby to wszystko. Do zobaczenia.